Polskiego istniała potoczna wiedza o biografii poety, no to z pewnego źródła literackiego. Jeszcze Wespazjan Kochowski swoją apologię za Janem Kochanowskim, Wojskiem Sendomirskim, poetów polskich wodzem, którego niektórzy rozumieją być heretykiem, mógł zakończyć słowami, argumentem. Pytaj się, gdzie zmarł w Lublinie. W tym stanie rzeczy, jako reporter historii współczesności, że tak powiem, zająłem się takim między innymi tropem jak ostatnie chwile Kochanowskiego. W sierpniu 1584 roku poeta pojechał z Czarnolasu do Lublina domagać się sprawiedliwości u Batorego. Rozpoczyna się wielka konwokacja, której z powodu śmierci wielkiego poety odwołać nie można. Podanie głosi, że Kochanowski zmarł albo w Trybunale, albo w Kościele Dominikanów, albo w Kaplicy Zamkowej. Klonowic naprowadził mnie na ślad pierwotnego grobu poety. Na nieistniejący już dzisiaj kościół świętego Michała w Lublinie, stojący na lubelskiej skarpie. Później przewieziony został poeta do Zwolenia. Jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, mianowicie twarz poety. Twarz poety ukazuje znany marmurowy nagrobek w Zwoleniu. Odstające wielkie uszy, wklęsły nos. Słowem twarz tak bardzo zindywidualizowana, że nie mogła powstać jedynie z pamięci. Musiał być jakiś rzeczywisty kontrefekt. Do dzisiaj jest tam pod portretem inskrypcja. Jan Kochanowski tu spoczywa. W rzeczywistości tu już. W 150 lat prochy jego przenoszone wielokrotnie znajdują się w innym miejscu w Zwoleniu i o tym właściwie powinni pamiętać wszyscy, którzy odwiedzają okolice.
Kultura, kiedy nie tylko mówimy, ale na różne sposoby tworzymy jedną i drugą rzeczywistość, to tej kategorii. Skąd idzie to największe? Zamówienie. Największe to znaczy tak naglące, że gdyby człowiek na nie nie odpowiadał, nie byłby sobą. Skąd się to bierze? Nie z zewnątrz. To się bierze. Tym się człowiek rodzi, bo go tak ukształtował Bóg, żeby się nie tylko żywił prawdą, dobrem i pięknym, ale żeby kimkolwiek jest, tworzył, jak tylko potrafi, prawdę, dobro i piękno, umysłem, sztuką, techniką. Był jednym z tych, którzy nauczyli całe pokolenie, że jeśli naród ma żyć, to musi żyć swoją kulturą, a po to, aby nią żył, musi jej strzec. Nie ma innego sposobu na to, aby dochować wierności polskiej kulturze.
jak ten jeden twórczość. Co się tyczy twojego pisarskiego gospodarstwa, Janie Czarnolewski, możemy powiedzieć dziś o tobie takimi słowami, jakimi ty niegdyś mówiłeś o zasłudze Kaspra Kochanowskiego. Wszystkie trudności nasze wspólne wziąłeś był na swoją pieczą i tak się z nimi sprawowałeś, żeśmy za pilnością twoją...